Hej, wiele osób z was pytało się mnie, czy mężatki zdradzają. Dobre pytanie, ciekawe pytanie i pytanie, które zadaje bardzo wielu młodych mężczyzn, starszych mężczyzn. Odwieczny temat do pytań. Z moich obserwacji bardzo wiele mężatek zdradza swoich mężów. Jest to spowodowane tym, że po prostu albo są znudzone, albo to nie ci faceci. Czasem wkrada się jakaś monotonia po 20 latach związku, po 30 latach związku. Więc tematów do zdrad jest bardzo dużo. Można by było wymieniać i wymieniać. Więc jednoznacznie można odpowiedzieć, że bardzo wiele mężatek zdradza swoich mężów. To jest fakt, który zaobserwowałem przez wiele, wiele lat. I teraz pytanie do ciebie, bo masz 20 kilka lat, czasem 30 kilka lat, 40 kilka lat. Chodzi tylko o to, żebyś miał tą świadomość, że takie rzeczy się dzieją. Oczywiście nie wszystkie kobiety zdradzają, bo na szczęście jest wiele, wiele fajnych kobiet, ale jest to, bym określił z moich obserwacji, mniejszy procent niż większy. Oczywiście to są moje skromne obserwacje, które gdzieś tam prowadzę od wielu, wielu lat. A powiedz mi jeszcze jedno. Myślałeś, że jeśli kobieta ma męża, to oznacza, że go nie zdradzi? Czasem tak. Ale to w dzisiejszych czasach jest bardzo, bardzo rzadkie zjawisko. Ja obserwując, widziałem wiele par, które faktycznie nie zdradzały. Te kobiety były wierne do końca, żyły z jednym mężczyzną. Pomimo tego, że nawet dowiadywały się, że facet je zdradzał, to one były mu wierne i żyli sobie do końca życia w jednym związku. To są moje obserwacje, to jest to, co zaobserwowałem, więc jest to również możliwe, że kobieta nie będzie się zdradzała. Ale zawsze będę podkreślał, że z moich obserwacji jest to mniejszy procent kobiet. Widziałem sytuację, że kobiety, które wzięły ślub, nawet na ślubie potrafiły swojego męża zdradzić. Widziałem takie sytuacje, że krótko po ślubie kobieta zdradzała swojego męża z jakimś tam przystojniaczkiem, który się napaczoczył, który był bezczelny, który był chamski, który mógł jej tylko zaproponować to, co w danym momencie potrzebowała, dobry fach w łóżku. No bo jej mąż był zajętym, zapracowanym człowiekiem, więc nie miał na to czasu kompletnie. Więc sytuacji różnych widziałem wiele. W każdym bądź razie zawsze należy być optymistą, dlatego należy mieć wiedzę na temat partnerek, należy mieć wiedzę, świadomość. Ważne jest bardzo w naszym życiu wiedza i świadomość. Bo jeżeli masz wiedzę, to już potrafisz wiele kobiet nie brać pod uwagę, jeśli chodzi o dłuższy związek. A jeśli masz świadomość nawet, z kim żyjesz, to już jest bardzo, bardzo dużo. Ponieważ z moich obserwacji większość facetów nie ma ani wiedzy, ani świadomości. I w tym momencie powstają dramaty pokoleniowe, dramaty, w których oni sobie włosy wyrywają i dramaty, w których mówią nieładnie, nazywając kobiety. Mówiąc, że wszystkie są takie same. A to jest tylko i wyłącznie ich interpretacja rzeczywistości, bo jeżeli nie masz wiedzy i nie masz świadomości,
to możesz tylko w ten sposób mówić. Ja zawsze będę powtarzał, zawsze powtarzam i u mnie się nic nie zmieniło, pomimo tego, że widziałem tyle różnych kobiet, obserwowałem je i widziałem różne zachowania. Zawsze będę powtarzał, że jest jakiś procent, oczywiście mniejszy, kobiet, które są wierne, które są ciekawe, które są kobietami, które zostaną z wami do końca życia. To jest moje takie skromne zdanie, ale tych kobiet jest o wiele mniej niż innych. I sztuką jest odnaleźć taką właśnie partnerkę, albo mieć świadomość, z jaką partnerką żyjesz. To też jest bardzo, bardzo dużo. I tego tobie dzisiaj życzę z całego serca. Gdybyś miał w każdym bądź razie z tym problem, zapraszam cię serdecznie do mnie na szkolenie akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz, a ja ci pomogę w wielu kwestiach, jeśli chodzi o uwodzenie, pewność siebie, podwyższę twoją poprzeczkę, doedukujesz się ode mnie bardzo dużo. Osobiście dziś pozdrawiam cię jak zawsze z pięknych miejsc. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Hej!